zanim usiedli do świątecznego stołu we własnych domach. Symbolicznego łamania opłatkiem dokonali również rzeszeni w czarneńskim kole miejsko-gminnym diabetycy. Jak silna łączy tych ludzi więź, niech świadczy fakt, iż na spotkanie przybyli przedstawiciele Związku Szczuchowa i Debrzna. W spokojnej i radosnej atmosferze życzyli sobie przede wszystkim zdrowia i wytrwałości w codziennych zmaganiach z chorobą. Dzisiaj jest uroczysty dzień. Spotkanie opłatkowe to jest taki dzień, gdzie spotkamy się niby wigilijne. Wigilijne trochę czas jest, ale bo to jest dzień przed świętem. Ale spotkanie opłatkowe to jest dzień, w którym się podzielimy za chwilę opłatkiem. Ten opłatek jest symbolem pojednania. I myślę, że my stanowimy taką wielką rodzinę diabetyków i w tej rodzinie tym opłatkiem, jeśli się będziemy łamać i życzyć sobie nawzajem życzenia, to jednocześnie jesteśmy jakby darem serca, że wszystkie nasze troski, zaniedbania, które myśmy może nie tak powiedzieli, nie zrobili, powinny iść w kąt i powinniśmy się pojednać. Opłatkiem jest więc tym symbolem dobroci naszego serca. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Typowo rodzinna atmosfera zbliżająca się oczywiście Świąt Bożego Narodzenia, typowo wigilijna. Dziękuję Państwu za to, że chcecie działać i wspólnie tutaj z Panem Prezesem, z Zarządem wyjeżdżacie na różnego rodzaju, czy uczestniczycie w różnego rodzaju wydarzeniach, czy imprezach przygotowywanych wspólnie. Jest to bardzo ważne w dzisiejszych czasach, ponieważ jesteście razem, stanowicie rodzinę, rodzinę, która decyduje o przyszłości, o tym, co razem wspólnie tworzycie, a z sprawozdania wynika jednoznacznie, że wiele robicie, robicie dla siebie, dla otoczenia, dla naszego miasta. Cieszę się, dla naszej gminy oczywiście, cieszę się również, że współpracujecie tutaj z przedstawicielami i Szczuchowa, i z Debrzna. To jest naprawdę bardzo ważne, żebyśmy wspólnie spotykali się, wspólnie świętowali, ale też wspólnie rozwiązywali problemy, których w życiu pojawia się trochę mniej, trochę więcej. To wszystko zależy od sytuacji. Chcę również powiedzieć, że nasze skromne progi, ale zapraszam wszystkich, zawsze jak tylko będzie możliwość pomocy Państwu, Państwa działaniu, stymulowania tej działalności i wspierania, zawsze Dom Kultury będzie przychylny. Tu jest moja deklaracja, moich pracowników. Zapraszamy Państwa. I również chcę się przyłączyć do życzeń świątecznych, zdrowych, radosnych, pogodnych, rodzinnych świąt, Bożego Narodzenia. Dużo zdrowia przede wszystkim i żebyście Państwo byli zawsze szczęśliwi i tacy pogodni. Rysiu, my ze sympatykami, z diabetykami chcemy taki miły upominek Ci wręczyć za naszą opiekę, że organizujesz nam te nasze wyjazdy, spotkania, te czwartkowe nawet. Także jesteś z nami i żebyś był dalej. Każdy dąży na ten wspólny stół wigilijny. Żeby był syty, obfity i żeby w samotności ktoś nie spędzał go w osobności. Radujmy się, jest to miejsce niby takie jedno, zawsze wolne dla tego wędrowca, niby, który może znaleźć to schronienie. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, stary.